jesteśmy na siedzeniu w miejscu kierowcy. Postaram się co nieco tu przybliżyć. Jeździłem manem, co prawda niedługo, ale tutaj mamy regulację kierownicy. Sobie pomogę łokciem. Już nam się to kierownica poprawiła, ustawiła. Taka dosyć bogata. Ładne zegary. Ogólnie wszystko jest takie spasowane i dosyć solidne w tym pojeździe. Światełka, regulacja, szyby, trąbienie, światła w tej dźwigni. Tutaj biegi i retarder. Radio z nawigacją. Tutaj taki na okulary. Tutaj do klimatyzacji, ogrzewania postojowego. Tu się ogrzewanie postojowe włącza i tu się tym reguluje. No i można powiedzieć, że w nowych ciężarówkach zaczynają przybywać przyciski. Zaczyna ich przybywać. Tutaj mamy na przykład asystenta linii. Tutaj mamy system awaryjnego hamowania. Tu mamy ten czujnik odległości, można sobie ustawić odległość, jaką chcemy, żeby reagował. Regeneracja filtra cząstek stałych. Także pojawiają się nam nowe przyciski, które w starszych ciężarówkach, których nie było. No takie przesuwany ten na kubeczek. Jauksa oczywiście mamy i USB. To też pojawia się od niedawna w ciężarówkach. Tu mamy taki popielniczki, taki też schoweczek. Tutaj taka szufladka jest. Tutaj jest taka szufladka. Tutaj biegi D do przodu, R do tyłu, wolne biegi do przodu i do tyłu. Szyby, światełko ręczne oczywiście. Tu mamy taki pojemniczek wysuwany, można go wyciągnąć i całego wyczyścić na butelkę czy na coś tam wysokiego. Lodówka. Lodóweczkę otwieramy w ten sposób. I tu można postawić butelkę i specjalnie jest to właśnie tak wysunięte, żeby ta butelka mogła tam stanąć. I tu jeszcze mamy takie ciekawe rozwiązanie. Ogólnie to się wszystko przesuwa. Można wysunąć. Także tu mam jeszcze takie cuda, że robi nam się to taki stolik. Włączanie, wyłączanie lodówki. Subwoofer, światełko takie awaryjne, żeby postawić. Schoweczek, tak jak mówiłem, można się dostać do niego od tej strony. I łóżeczko no dolne, które jest już takie, że tak powiem, na podbudowie takiej sprężynowej. Te poprzeczki drewniane sprężynują, także nie musi być już tak bardzo gruby ten materac. To się tutaj opuszcza. Materacyk dolny. I tak jak mówiłem wcześniej, nie jest za gruby, bo nie jest, ale mamy tutaj już takie uginające się poprzeczki, które nam tu sprężynują. Także tu powinien być taki pilot. Gdzieś pewnie jest, bo to nówka sztuka, to gdzieś tam pewnie schowany jest.
górne łóżeczko. A też otworzymy, a co tam pokażemy. Co tam? Też na takich tych sprężyną jakby drewnianych. Schowki, trzy górne schowki. Tutaj takie szuflady. Tachograf CB radio. I cóż tu więcej? Tak jeszcze bezpieczniki, no tradycyjnie, no przecież. To już bezpieczniki i sobie też zerkniemy do nich. Bezpieczniki trzeba pociągnąć w dół tą klapkę i tutaj tak trzeba będzie to dosyć otworzyć na wszelki wypadek drzwi. Takim ruchem delikatnie w miarę będzie ściągnąć. Sobie ją tu położymy delikatnie, żeby nic nie poryzować. No i można powiedzieć, że tych bezpieczników nie ma za wiele. No i teraz legenda, nie? No. Założymy to teraz. Tak też trzeba to się do tego przyłożyć. I tak trzeba będzie tutaj ładnie to włożyć. No. Jedna ręka to jest. To jest jedna ręka, to jest nie robota. Spasowało się. I dobra. No, ona wspominam dobrze. Jako solidną ciężarówkę. Wykonaną z dobrych materiałów. Dobrze mi się nią jeździło. Komfort jazdy też dobry. Spalanie też dobre. Także ogólnie mogłoby być.